Witam w mojej pracowni. No, chciałem dzisiaj pokazać moje miejsce malowania. Mój sprzęt, jak to mówiłem, tak? Tu pędzle różnego rodzaju. Tu szpachelki. Dużo robię też szpachelkami. Dużo to już się zaczyna duży obraz. No wiadomo. To niedrogie rzeczy po 10 zł. W moim sklepie zaprzyjaźnionym. No, lubię właśnie taką szpachelkę. Tak. O Boże, to. No z farbami to jest tak, że no i farb to mam poukładane tutaj. Nieraz mam poukładane kolorami, że zaczynam od jasnej do tego, ale nie zawsze to się uda. Tu pełno farb. Tak samo renesansu sporo. No i tu mam farby już praktycznie tak jak mówią dobrane, bo jeżeli ja sobie zrobię teraz szary, nie, czy tam zrobię inny kolor i później po pomalowaniu obrazu mi zostaje, to ja sobie właśnie w te słoiczki tam uzupełniam u tego i praktycznie już jakiś kolor tam jest dobrany. Ja mówię, a maluję prostostówy. To nie jest prostostówy, bo to które jest w moim właśnie takim tym, to już jest, farby są dobrane. To są słoiczki takie malutkie, po cukiereczkach zgromadziłem i tego. No i tu jest moją paletą, to jest głównie, to jest ten blat tutaj. Bo tym blatem można sobie śmiało. No i wiadomo, że po każdym tym trzeba to wszystko wyczyścić. No ja jedną ręką nakręcam, drugą pokazuję, także nie będę tu teraz wycierał. No moja pracownia, jak ja jest, to każdy już z pewnością zna. O, dzisiaj piękne słońce. O, nawet po słońce się nie da ustawić. No. Także tak to wszystko wygląda. No. 2 minuty nagrania myślę, że wystarczy. Pędzle to różne i szorstkie i takie, to zależy jakie. W abstrakcjach to tego, tu mam pojemniczek na wodę, że tam są takie, jeszcze tam w środku mam takie jadereczko. O, to tu pędzle, właśnie jak już tego, to w te pędzle woda. No i takie to moje królestwo. Dziękuję.